Twoje śmieci, twoje pieniądze, twój wybór. Już w czwartek rano w sali, w której zwykle odbywają się posiedzenia Suwalskiej Rady Miejskiej, tym razem pojawią się karmniki dla ptaków. Skrzydlata brać z pewnością będzie zadowolona z nowych stołówek, ale zdobycie karmnika nie jest łatwe. Wymaga wcześniejszego wpisania się na listę, a rokrocznie karmniki rozchodzą się jak świeże bułeczki. Dlatego urządzenie jest właściwie reglamentowane. Trzeba się zapisać na listę, podać adres zainstalowania karmnika i na koniec ostatnie ograniczenie. Dostać można tylko jeden karmnik. W najbliższy czwartek, 7 grudnia o godzinie 8 w sali 26 Suwalskiego Urzędu Miejskiego będą rozdawane karmniki dla ptaków. Tradycyjnie, jak co roku, zapraszamy chętnych suwalczan po odbiór przedmiotu. By otrzymać karmnik, należy spełnić dwa warunki. Pierwszy, należy wpisać się na listę, na której widniał będzie adres nieruchomości, gdzie zostanie umieszczony karmnik dla ptaka. Drugi warunek, jeden mieszkaniec może otrzymać tylko i wyłącznie jeden karmnik. Mimo to wydanie kilkudziesięciu sztuk trwa parę minut.